Cześć, witam was serdecznie. Wojciech do tej strony analizer. Słuchajcie, stała się niezwykle ważna rzecz. Otóż CD Projekt, CD Projekt RED zapowiedziało kolejnego Wiedźmina. I stało się to dziś 21 marca. Możemy zobaczyć na oficjalnej stronie CD Projekt Red, że taka informacja się pojawiła, jest to nowa saga Wiedźmina, która uwaga ma powstać na <laughs> Unreal Engine 5 i to jest przeolbrzymia zmiana, jeśli chodzi o Witchera. Która moim zdaniem będzie miała jakby ogromne znaczenie, jeśli chodzi o teraz zainteresowanie akcjami CD Projekt Red. Ja już wiele, wiele miesięcy temu wspominałem o tym, że, że oni muszą zrobić Wiedźminę na 4. Tak? Po nieudanym jakby cyberpunku, po którym cena jakby była napompowana, przepompowana, wszyscy już wiedzieli, że po prostu ta gra nie wyjdzie taka, w takiej formie, jaka, jaka miała wyjść, więc cena była pompowana, pompowana, następnie było po prostu to wszystko zrzucone. No i teraz, jeśli chodzi o Wiedźmina, Wiedźmin od początku był marką, dzięki której CD Projekt Red zbudował w ogóle kapitał, jest to cały świat, tak, całe uniwersum. No i to jest ciekawe, jak, jak oni mogą mówić, że oni nie zrobią Wiedźmina 4, skoro to jest niemalże kura zło znosząca złote jaja, tak? No ale tak, tak zrobili. No i teraz to ciekawe, najciekawsze jest to, że wiadomo, jeżeli powiemy, że czegoś nie zrobimy. A następnie po jakimś czasie zapowiemy, że jednak to będzie, no to to wywo wy powinno wywołać przeogromny hype. No i tak teraz może się dziać, jeśli chodzi o akcję CD Projekt Red, czyli zapowiedzieli coś, czego mieli nie robić, a oczywiście powody są jasne. Tak, cena bardzo mocno spadła. Cen cena akcji w tym momencie y jest to poziom 171 zł. Y cena utrzymuje się oczywiście na odpowiednim poziomie, natomiast no, spadła mocno. Co zrobić? Zrobić kolejną grę, która przynosiła ogromne zyski. Takie jest moje zdanie, że teraz tak się będzie to działo, że cena po prostu Sirperoequated RED powinna rosnąć. Rosnąć dlaczego? Przede wszystkim nie dostaliśmy tej czerwonej linii, czyli poziomu 139. Złotych na akcjach, i myślę, że dzięki temu newsowi, który pojawił się właśnie dzisiaj, będziemy mieli po prostu ten poziom wybroniony. Nawet jeżeli nie, nawet jeżeli będą chcieli na siłę zejść niżej, to będzie moim zdaniem to tylko i wyłącznie pułapka. Czego możemy się spodziewać w najbliższych miesiącach? Moim zdaniem, nawet poziomu 306 złotych, i to będzie do zrobienia na pewno w postaci jakiegoś trójfalowego ruchu. Jestem bardzo ciekawy, co się wydarzy jutro. Kiedy, kiedy rynek się otworzy no może się dziać całkiem sporo, także jeżeli ktoś z Was posiada jeszcze akcję CD Projekt Red to właśnie w tym momencie pojawiła się, pojawiła się informacja, dzięki której możecie zmienić zdanie co do tego, co z tymi akcjami robić czyli czy je sprzedawać czy nie moim zdaniem już nie warto trzeba trzymać, ponieważ naprawdę hype może zrobić bardzo dużo, a zwłaszcza, że grę przenoszą na całkowicie nowy silnik, jeden z najlepszych silników, który ma niesamowite możliwości. Sama grafika w grze może wyglądać przepięknie, a wiemy, jak zdolni są programiści i graficy w Studio CD Projekt Red. Naprawdę może wyjść, wyjść z tego coś, coś niesamowitego. Słuchajcie, z mojej strony to tyle. Chciałem Wam tylko dać tak na szybko informację, że stało się to, co przewidywałem. Bardzo się z tego też i cieszę, i naprawdę nadarza się okazja do tego, aby zastanowić się nad inwestycją właśnie w akcję CD Projekt RED, a tymczasem żegnam się z Wami, trzymajcie się, do zobaczenia.